Hej, dzisiaj pokażę ostatni film z serii takiej stopkowej. Będzie dzisiaj o stopkach, o których wcześniej nie mówiłam, innych, które mam, ale po które rzadziej sięgam, ale możliwe, że u Was one lepiej się sprawdzą. Pierwszą taką stopką jest stopka z rolkami. Ona pozwala, ułatwia szycie materiałów trudnych, które na przykład się bardziej lepią albo są bardzo delikatne, czyli na przykład do skóry, albo też do szyfonu. Sama na szyfonie będę to sprawdzać, niemniej ułatwia jakby transport tego materiału, że nic tam się nie wdaje za bardzo na dole, tylko też ta górna część jest dobrze przesuwana. Więc to jest jedna z takich stopek trochę ułatwiających pracę, taka właśnie stopka z rolkami. Kolejna stopka to jest stopka przezroczysta z takimi liniami. Ona ułatwia szycie wzdłuż, no, równo do na przykład krawędzi, wystarczy tą linię prowadzić po krawędzi. Jest jakąś alternatywą dla tej stopki, powiedzmy. Tyle, że no, wymaga już takiego większego skupienia, bo ile tutaj prowadnik trzyma krawędź, o tyle tutaj samodzielnie trzeba jakby bardziej kontrolować. Jest też duża, więc średnio nadaje się do takich jakichś grubszych materiałów, bo po prostu się mniej wygodnie szyje. Ale no też jest ciekawa. Kolejna stopka, o której już raz wspominałam, to jest stopka do marszczenia. Po prostu ułatwia marszczenie, ale są też inne sposoby i o tym będę na pewno mówić. Tu jest też taka stopka do przeszywania aplikacji. Są też inne do aplikacji. Nie jestem jakąś jej wielką fanką. Ma tutaj taką, jak widzicie, wyrwę, która ułatwia patrzenie na to, co się szyje. Więc jest ciekawa, ale w efekcie jakoś bardzo często po nią nie sięgam. Tutaj jest stopka mocowana wysoko, też po odpięciu tego takiego szybko złącza Matic. I ona jest do wszywania zamków. Jednak na przykład z moją maszyną ona nie pasuje, ponieważ po zamontowaniu się jakoś tak dziwnie wygina i nie jestem w stanie akurat z nią szyć, więc może do jakichś maszyn, które mają wyżej to całe ustrojstwo. Więc niestety u mnie akurat ona się nie sprawdziła. To jest też ciekawa stopka. To jest taka w ogóle, jak widzicie, tu półstopka. Ona jest alternatywą dla tej stopki. Tyle, że przez to, że jest mocowana nie na ten szybki uchwyt, tylko trzeba wykręcać, to rzadziej po nią sięgam. I też gorzej się sprawdza przy szyciu krawędziowym. Lepiej się sprawdza na przykład, jeżeli chcecie robić linię, czy nie wiem, przy pikowaniu ewentualnie. No to ona się lepiej sprawdza. Tutaj po prostu się ustawia odstęp. To idzie po linii, do jakiej chcecie równo szyć w kolejnym miejscu. Tak więc też jest jakimś fajnym rozwiązaniem. Jest jeszcze stopka, to jest stopka do pikowania, stopka otwarta. Ona ma taką zaletę, że po prostu jak się podnosi stopka, ona też się podnosi, więc samemu się manipuluje materiałem pod spodem. No i ułatwia pikowanie, przez to, że jest otwarta, to już w ogóle widać idealnie, jak ona się ma poruszać. Też wymaga wypięcia tego szybkiego złącza. Tu jest jeszcze taka stopka do wszywania sznurków albo bizy. Bardzo rzadko z niej korzystam, chyba tylko tak naprawdę raz, ale może jeszcze będzie miała swoje godziny. Jest jeszcze stopka, taka dosyć kosmiczna. Wbrew pozorom to nie jest ta stopka, podobnie wygląda stopka z nożem, a ta jest stopka z górnym prowadnikiem, ona ułatwia szycie trudnych materiałów, tutaj zobaczcie, ma ząbki, rolki, w ogóle cuda na kiju, więc jest to taka trochę kosmiczna stopka, przyznam, że jej nie wykorzystuję, ale może jeszcze też przyjdzie na nią pora. Niemniej pokazuję Wam też jako taką
ciekawostkę. No i to chyba tyle z takich stopek, które mniej sięgam, a które mam, ale które mogłyby Was zainteresować. Na pewno jeszcze pojawią się jakieś stopki w mojej kolekcji, tym bardziej, że na pewno coś mi jeszcze fajnego podpowiecie. I na to liczę. Pozdrawiam Was ciepło. Pa!